Zacznijmy od początku, to tak, no, on wraca z uczelni dosyć późno, czasami, no tak 22:30, to jest praktycznie prawie ostatni autobus do nas. Wracając, no było parę osób w autobusie za Pruszczem, to na wysokości Łęgowo. Na przystanku autobus stanął, nie wiem czy ktoś wysiadał czy nie, bo syn nie powiedział, siedział blisko kierowcy. Sytuacja była taka, że po zamknięciu drzwi ruszyli w przystanku, no i ku zdumieniu zaobserwował nad autobusem przelatujący wolno, bardzo powoli, z tego co mi powiedział, chyba statek, tak się no, wyraził. No na pewno nie był to żaden mu znany obiekt latający, więc no, stwierdził, że chyba UFO, no zbaraniał, krótko mówiąc. No, a jaki kształt miało to? Wyglądało. No dysk, dysk, typowy dysk, dookoła dysku czerwone światełka migały, jakby w jedną stronę, tylko nie pamiętam w którą. Oczywiście świecił się od spodu, taki metaliczny miał połysk, ni to srebro, ni to stare złoto, coś takiego, no, taki metaliczny. Gdyby pan jeszcze powiedział jedną rzecz, którego to było dnia i o której godzinie? Czy było widno, czy było ciemno i na jakiej 19, wysokości? To już było ciemno. Którego, przepraszam? Było ciemno, godzina 19 dokładnie. 19 kwietnia, tak? Mhm. Tak, godzina 22:30, coś koło tego, tak, no 5 minut w tą, 5 minut w tą powiedzmy. Jak zobaczył, no zbaraniał, popatrzał tylko na ludzi, na kierowcę, kierowca chyba też widział, ale też tylko spojrzał, oczy mieli obaj olbrzymie, prawda, no włosy mu się zjeżyły na głowie, no to... To kierowało się w stronę północy. Od autostrady A1 leciało na wysokości, tak jak tu Mateusz mi relacjonował, to była wysokość, no tak na moje oko, w granicach tam 15 metrów. To bardzo, bardzo nisko. Się wydawało, bardzo że... nisko. Tak, bardzo nisko. Jemu się wydawało, że on leciał nad autobusem no, 2 metry dosłownie, nie? No ale to tak, tam są jakieś drzewa, rośliny, prawda, przy drodze rosną, więc... Siłą rzeczy no, przekalkulowałem, że to w granicach tam powiedzmy 15 metrów. I poleciało w stronę Pruszcza, bardzo wolno. No, autobus jechał dalej, on przez chwilę to obserwował. W stronę Pruszcza, powiem tak, po drodze, bo to jest na rafinerię gdańską, po drodze jest baza wojskowa naszych helikopterów bojowych. No takie potężne helikoptery to są z rakietami, no oni czasami latają, rzadko latają nocami, rzadko latają w dzień, no bo wiadomo oszczędności na paliwie, prawda, a to są jeszcze te rosyjskie, radzieckie chyba jeszcze dokładniej mówiąc te helikoptery. W każdym bądź razie no to poleciało w tamtą stronę, no z autobusu jeszcze starał się coś dojrzeć, ale już niewiele widział, po czym wysiadł po 3 kilometrach bodajże, to jest mniej więcej taka odległość tam jest do naszej miejscowości. Wysiadł i skierował się do domu spokojnie. Po drodze ma tory kolejowe, jest nowy, wybudowany wiadukt. Wiadukt, gdzie się przejeżdżają samochody, jest normalnie i chodnik. No i spojrzał z wiaduktu, on jest dosyć wysoko, w stronę, gdzie zaobserwował 4 maszyny, 4 helikoptery, bo to było widoczne, które otoczyły już z daleka, to był czerwony punkt tylko. Więc otoczyły ten czerwony punkt, po czym przez chwilę, no sam nie wiedział, co ma myśleć. Myślał, że może jakaś wojna, a może jakiś nalot. Dostał takiego pietra, że zaczął biec do domu. I w pewnym momencie zauważył jeszcze, jak to znikło. Nie to, że odlatywało, tylko po prostu kropka znikła. I te helikoptery w tym momencie no, zaczęły krążyć po całym tu terenie, w tym miejscu. Nie wiem, czy mieli go na radarze, czy nie. Podejrzewam, że wysokość jego no, była taka dlatego, żeby go właśnie może te radary w bazie nie wykryły. W każdym razie no, latali ze 3 godziny dobre, tylko w tym jednym rejonie. Mówimy tutaj o godzinach nocnych, tak? Tak.
Czyli to się wszystko działo w nocy. Oni go prawdopodobnie tymi helikopterami szukali, tak? No bo tak by wynikało z opowieści pana syna. Najprawdopodobniej próbowali go tam gdzieś namierzyć, no bo jak im znikł, nie wiem, czy im z radarów znikł w bazie, czy te helikoptery mają jakieś tam swoje radary. W każdym razie no krążyli, latali jak gubki i to wiele osób widziało, nawet do zięcia zadzwoniłem, co się tam dzieje. Nic Czyli mu pan nie to też mówiąc. Widział, też słyszał te helikoptery, tak? Tak. Też obserwowałem właśnie te niby manewry. Latali dosłownie jak wariaci. To jeszcze jedno bo pytanie. Nigdy tak nie latają. Jeszcze jedno pytanie. Pan najpierw usłyszał historię od swojego syna, tak, który przyszedł do domu, opowiedział o przelocie tego tak. dysku nad autobusem, a potem zobaczył, że coś się dzieje, tak. bo te helikoptery latają. To nie jest tak, że codziennie widzi pan te helikoptery latające tak. w nocy, tak? Czyli można połączyć te dwa fakty w jedno. Nie, nie, absolutnie. Wiarygodność pana syna, no to jest pana syn, tak? Jak pan ocenia tak. prawdziwość tej historii? 100%. Wierzy mu pan? Oczywiście. 100%, Mateusz tak? jest takim facetem, który praktycznie no tam w takie rzeczy nie wierzył nigdy. No mówię, z taty się podśmiewał delikatnie, prawda, żeby nie urazić taty, bo się tata tymi tematami trochę zajmuje, czyli ja. Powiem tak, zadzwonił wysiadając z autobusu, o tak. Jak wysiadł, zapomniał w ogóle wziąć torby, musiał się wrócić, do kierowca nie zamknął jeszcze drzwi, czyli był w pewnym szoku. Po drodze idąc, jeszcze dochodząc do wiaduktu, wykonał telefon do mnie. W pierwszej chwili, jak zaczął do mnie coś gadać, ja w ogóle nie byłem w stanie go zrozumieć. On był w takiej panice, no jakby dosłownie diabła zobaczył, nie? No to, no panika, dosłownie. Nie wiedziałem, o co chodzi. No mówię, czy go pobił ktoś, czy on jest pijany, bo tak bełkotał i wreszcie słyszę w pewnym momencie, tata, ale UFO, UFO, tata, UFO. No mówię, synek, dobra, spokojnie, wracaj do domu, my to mi opowiesz. No jak wpadł do domu, no to widziałem przerażenie w oczach, no włosy to mu praktycznie, no nie widziałem tego, ale wyobrażałem sobie, że mu dęba stoją. No tak był spanikowany, no i wszystkim chciał opowiedzieć, prawda, zaraz. No to widać, że to jest zachowania relacja pana syna, prawdziwa. Z zachowania pana syna można śmiało wywnioskować, że nie jest to żart, który jest skierowany w pana stronę, czy nie jest absolutnie. To Thank you.